Prawdziwa przyczyna katastrofy tunguskiej zaprząta głowę badaczy już od wielu dekad. Dominująca teoria zakłada, iż była to eksplozja meteorytu, po którym to jednak obecnie nie pozostał już żaden ślad. Nieco mniej mainstreamowa teoria na ten temat zakłada jednak, że zdarzenie w Tunguszce mogło być spowodowane przez elektryczność. Brzmi to absurdalnie? No cóż, zacznijmy od początku. Do zdarzenia w Tunguszce doszło 30 czerwca 1908 roku w okolicach godziny 7:15 rano. Wówczas nad syberyjską tajgą miała przelecieć niebiesko-biała kula ognia, która według niektórych relacji była jaśniejsza niż słońce. A następnie eksplodowała z siłą bomby wodorowej. Fala uderzeniowa była ponoć tak potężna, że powalała ludzi z nóg i wybijała szyby w promieniu setek kilometrów. Eksplozja zniszczyła około 2000 km2 lasu i powaliła prawie 60 milionów drzew. Jak zdążyłem już wspomnieć, większość astronomów uważa, że za zniszczenia odpowiadała mała kometa lub asteroida, która eksplodowała kilka kilometrów nad Ziemią. I musiała to być potężna eksplozja, ponieważ nawet po ponad 100 latach nie odnaleziono nawet najmniejszego fragmentu tego obiektu. Istnieje pewna grupa badaczy, na czele których stoi rosyjski fizyk Andrii Olkhatow, która zakłada, że nie wszystkie aspekty tej sprawy zostały odpowiednio zbadane. Wskazują oni m.in. na dziwne odgłosy i niezwykłą aktywność sejsmiczną obserwowaną na długo przed samym wydarzeniem oraz globalne zaburzenia atmosferyczne i geomagnetyczne, które poprzedziły katastrofę. Ta interpretacja katastrofy tunguskiej wiąże się z tak zwaną teorią elektrycznego wszechświata, która w wielkim skrócie sugeruje, że niewidzialne siły elektryczne odgrywają istotną rolę w wielu zjawiskach kosmicznych w skali makro i mikro. W przypadku katastrofy tunguskiej istotną rolę miała odegrać kometa Encke, która weszła w interakcję elektryczną z Ziemią, doprowadzając do legendarnej już katastrofy. Zgodnie z teorią, powłoki plazmowe komet sięgające milionów kilometrów mogą docierać do Ziemi na długo przed ich fizycznym przybyciem, powodując zakłócenia elektryczne i wpływając na warunki pogodowe oraz aktywność sejsmiczną. Ponadto wyładowania między Ziemią a kometą mogły doprowadzić do jej rozpadu na fragmenty lub nawet eksplozji pod wpływem wewnętrznych napięć elektrycznych. Te fragmenty mogły następnie stopić się lub odparować w wyniku intensywnego wyładowania plazmowego, nie pozostawiając żadnych śladów. Zwolennicy tej teorii wskazują również, że epicentrum eksplozji znajdowało się nad wulkanem z okresu Triasu, który mógł zachowywać lepszą przewodność elektryczną niż otaczająca skorupa. Te przesłanki są dla nich wystarczające, aby sugerować, że wspomniana eksplozja miała charakter elektryczny. Brak tradycyjnych pozostałości, takich jak krater czy fragmenty, również wpisuje się w tą interpretację. Jest to więc niejako synteza dwóch dominujących teorii. Czy jednak wydaje się ona wam przekonująca? Dajcie znać, co myślicie poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, no i oczywiście życzę wam wszystkim udanego dnia.